претензії на тебе маю. Pierwsza próba 10 jardów to przeszedł. A teraz próba akcji biegowej. Witam wielki kocioł. Na linii wznowienia nic z tej akcji biegowej dobrego nie wyszło. Dalej mamy trzecią próbę, tylko tym razem do przejścia Warsaw Eagles mają około 14 jardów. Snapy piłki, w momencie oddania jej
i do rozgrywającego. Zawsze w akcjach biegowych nie tylko running back bierze udział, ale także wszystko zależy od serca. Thank you.
ulicę. Rozgląda się za polanie. Miał czas i Krystyna Jakubowa zadać jak kuchenia. Ona nie. Przerzucone. Nie dobiegł do tej piłki Jakub Maza. Ale był to taki swoisty sygnał wysłany do Warsaw Eagles, do defensywy Warsaw Eagles, że w przypadku takiego urywania się zawodników Sigo Ustyniak w końcu może się to zakończyć przyłożeniem podaniowym. Jak na razie o przerwę na żądanie poprosił trener Maciej Cetnerowski. Słyszymy się po krótkiej przerwie. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju
Defense!
Audycja pozdrawia Sugars. Gotowi na nich czekają z Polsk Dyna. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Coraz bliżej pola punktowego Warsaw Eagles. Coraz bliżej pola punktowego znajduje się drużyna Warsaw Eagles. Są już na 29 jardzie połowy Seagulls Gdynia. Dziewiętnasty jard, przepraszam, tutaj mała pomyłka, wkradła się w mój komentarz. Dziewiętnasty jard, połowy przeciwnika Warsaw Eagles, będziemy mieli drugą próbę i z tego samego miejsca do przejścia 10 jardów. Dalej mamy drugą próbę, 10 jardów do przejścia. Wynik to 7-8, nie ma idea jak na razie w tym meczu. Mamy tutaj przyłożenie za przyłożenie, ale teraz są rozwijając. I flagi na boisku. Zanim jeszcze było wznowienie akcji przez ruch piłki, że 5 jardów kary dla Warsaw Eagles, powtórzenie drugiej próby, druga próba, 15 jardów do przejścia. Trzecią próbę, 15 do przejścia. I teraz nie widać oczywiście zmian w formacji ofensywnej Warsaw Eagles. To oznacza, że w czwartej próbie decyduje się na przejście wymaganego dystansu. Herbert Evans przyjechał.
przez Warsaw Eagles. Nie udało się Seahawksa w tej akcji zatrzymać powietrznej ofensywy Warsaw Eagles i to mocno zbliża drużynę gości do pola punktowego. Znacznie kiedy wyznaczające 10 yardów znikają. Warsaw Eagles znajduje się na 8 yardzie połowy przeciwnika. To oznacza, że właśnie te 8 yardów dzieli od pola punktowego. Biegnie to do końca pierwszej połowy. Już niewiele czasu do zakończenia drugiej kwarty, jak sami Państwo słyszeli. Jeżeli teraz zdobędą przyłożenie, to pytanie, czy Seahawks będą mieli wystarczająco dużo czasu na taką samą odpowiedź punktową. Na pewno teraz sztab trenerski Seahawks wymaga od swojej defensywy włączenia piątego wybiegu stanie. Wejścia na jawne. Przyłożenia. Krótki bieg. Wydawało się, że został jeszcze powolny przed linią. Przewędzony. Ale jednak sześć punktów lotuje dla Warsaw Eagles. Także po raz kolejny wychodzą na prowadzenie w tym meczu rywale ze stolicy. A teraz próba podwyższenia za jeden punkt. Jak na razie na boisku pojawią się formacje specjalne. To, czego teraz drużyna gospodarzy potrzebuje, to dobra akcja powrotna. Po to, by rozpocząć od jak najlepszego ustawienia swoją formację ofensywną. Zapraszam też do odwiedzenia ich strony na Facebooku. Na pewno można sobie, oglądając te zdjęcia, narobić na apetytu na prawdziwe amerykańskie jedzenie. Bo przecież nieodłącznym elementem oglądania meczu futbolu amerykańskiego jest oczywiście zajadanie się dobrym burgerem. A na razie akcja powrotna Seahawks. Jakub Maza. Bieg przez środek zaowocował doprowadzenie piłki na dystans 30 yardów własnej połowy. To oczywiście jest dobra akcja, która na pewno rozpoczynają prawdopodobnie jak kończący drugą połowę. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Brown przy piłce, podanie do Angelo Pius. Zaczyna taniec z defensorami Warsaw Eagles. Niepamięty poza boisko tym uderzeniem. I to chyba była zdobycz dwujardowa. Tak jest, także druga próba i 8 yardów do przejścia przez Seahawks Gdynia. Thank you.
prawo przy piłce, oglądasz podanie na prawą stronę. Kolejny raz próba podaniowa nieudana. Jakub Nowacki. Mamy trzecią próbę, 7 yardów do przejścia. 8 yardów do przejścia. Trzecia próba, także tutaj mała niezgodność, mamy jednak trzecią próbę, więc ta presja ciążąca na Sikołów Zdynia troszeczkę się zmniejszyła, na pewno. Bram przy piłce, flaga na boisku i tutaj wskazuje, że jego wide receiver ruszył się jeszcze przed snapem piłki. Ale poczekajmy na werdykt sędziowski, ponieważ jeszcze jedna flaga pojawiła się na boisku. Thank you.
tej krótkiej przerwy wracamy. Pierwsza próba 10 minut do przejścia. Po tej krótkiej przerwie wracamy do meczu. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia, 25 yard połowy Eagles. Ofensywa jest w końcu Gdynia. Końcówka druga na parkie.
Po zakończeniu akcji, numer 2, niesportowe zachowanie. Ta kara zostanie odmierzona na kick-offie w drugiej połowie.